Hurtownia elektroniczna wysyła telewizory i odtwarzacze DVD w określonych kombinacjach do sklepów w całym kraju. Wiemy, że 3 telewizory i 5 odtwarzaczy DVD ważą 62,5 funta. Natomiast 3 telewizory i 2 odtwarzacze DVD, czyli mamy różne kombinacje, ważą 52 funty. Zapisz układ równań, który opisuje daną sytuację. Następnie rozwiąż go i określ, ile waży telewizor, a ile waży odtwarzacz DVD. Dwie informacje podane w zadaniu można zamienić na równania. Pierwsza z nich mówi, że 3 telewizory i 5 DVD ważą 62,5 funta. Dalej mamy, że 3 telewizory i 2 DVD ważą 52 funty. Możemy to od razu przełożyć na równania. Jeżeli T to waga telewizora, a D to waga DVD, to pierwsza informacja mówi, że 3 razy waga telewizora, czyli 3 telewizory plus 5 razy waga DVD będzie równe 62,5 funta. Dokładnie to wynika z pierwszej informacji. Waga 3 telewizorów i 2 DVD, czyli gdy mamy 3 telewizory i 2 DVD, waga 3 telewizorów plus waga 2 DVD to 52 funty. Zapisaliśmy układ równań. Zrobiliśmy pierwszą część. Mamy układ równań opisujący sytuację. Teraz musimy go rozwiązać. Jedną z rzeczy, na którą szczególnie mamy ochotę, gdy mamy układ dwóch równań i w obu jest coś, co mam 3 te tutaj i 3 te tutaj, możemy pomnożyć jedno z równań przez jakiś czynnik tak, że gdy dodamy to równanie do tego, to uda nam się skreślić jedno z wyrażeń. I to właśnie zrobimy tutaj. Możemy dodać równania do siebie. Jak pamiętacie, na pierwszych lekcjach algebry dowiedzieliśmy się, że jeśli coś robimy z jedną stroną równania, jeśli dodajemy 5 do jednej strony równania, musimy dodać 5 do drugiej strony. Czyli jeśli dodam do tej strony równania, jeśli dodam to niebieskie do lewej strony równania, mogę dodać to 52 do prawej strony. Znaczy, że 52 to to samo, co to tutaj. Jest to też równe 52. Jeśli dodamy więc do lewej strony, to faktycznie dodajemy do niej 52. Tylko zapisujemy to inaczej. Zanim to zrobimy, chcę pomnożyć to drugie, niebieskie równanie przez minus 1. Czyli minus 3t plus minus 2d jest równe minus 52. Nie zmieniłem informacji w tym równaniu. Pomnożyłem wszystko przez minus 1. Zrobiłem to po to, aby przy dodaniu tych dwóch równań można było skrócić 3t. Liczymy. Dodajmy dwa równania. Pamiętajcie, że tylko dodajemy to samo do obu stron górnego równania. W gruncie rzeczy dodajemy minus 52. Teraz pomnożyliśmy wszystko przez minus 1. Minus 3t plus minus 2d to to samo co minus 52. Dodajemy więc lewą stronę. 3t i minus 3t się skrócą, o to chodziło. 5d dodać minus 2d to 3d. 3d równa się 62,5 dodać minus 52. Czyli 62,5 odjąć 52 to 10,5. Możemy podzielić obie strony równania przez 3. Mamy d równa się 10,5 podzielić przez 3. Policzmy, ile to jest. 3 mieści się w 10,5, w 10 mieści się 3 razy, 3 razy 3 daje 9. Odejmujemy, mamy 1, przepisujemy 5, oczywiście mamy tu przecinek. 3 mieści się w 15 5 razy, 5 razy 3 to 15. Odejmujemy i wychodzi 0. Mieści się dokładnie 3,5 raza. Waga DVD, to oznacza D, wynosi 3,5 funta. Teraz możemy podstawić do jednego z tych równań, aby określić wagę telewizora. Możemy wykorzystać górne równanie. Mamy więc 3t dodać 5 razy ciężar DVD, który jak obliczyliśmy, wynosi 3,5. Pamiętajcie, że szukamy wartości spełniających oba równania. 5 razy 3,5 ma być równe 62,5. 3t plus... Ile to będzie? 15 dodać 2,5, tak? 5 razy 0,5 to 2,5, 5 razy 3 to 15. 17,5 równa się 62,5.
możemy odjąć 17,5 od obu stron równania. Co nam wychodzi? Po lewej stronie zostaje 3t, to się skraca, o to właśnie chodziło. 3t równa się, popatrzmy, 0,5 i minus 0,5 skreślamy, 62 odjąć 17. 62 odjąć 7 to 55. Odjąć 10. 45. Wynik to 45. Dzielimy obie strony równania przez 3. Otrzymujemy t jest równe 15. Rozwiązaliśmy nasz układ. DVD waży 3,5 funta, a telewizor 15 funtów. I gotowe.